Shio, dlaczego tak długo nie było Castaway? Wiemy nowe odcinki Castawaya, bo już dawno go nie było. Kto chce Castaway? Moje dzieciństwo! Czeo, czemu już nagrywasz Castawaya? Dwa lata minęły. Ten ciąg dalszy. Kiedy nowy odcinek? Będzie powrót Castaway. Po równo 3 latach powracamy z waszą ulubioną serią. Dlatego, że znowu się rozbiliśmy. A wy z Magnum jesteście razem? Czołem! Wow, zaskakująca sytuacja. Kto jest ze mną? Dzień dobry. To jest Madzia. A to jest Shio. Tutaj nade mną opiszę, kim ja jestem nad tobą, no też. Tak, no, ale może ktoś masz, czytać nie umie. Ale dalej masz strasznie odstające uszy. Nic się zmieniło przez te wiele lat. Dzisiaj witamy was w nowej serii, nowej starej. Możesz przywołać, jak ona się nazywa. Przytołać, no to nie, że zaczynam. Możesz przytołać, jak ona mogę. Się nazywa. Jak się nazywa ta seria, Madziu? Castaway! Dokładnie. Wracamy do was z taką małą nostalgią. Nie jesteśmy jeszcze pewni, czy wam się to spodoba, ale miejmy nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ mamy dla was mnóstwo nowych wrażeń. Jak widzicie, rozpieprzył nam się samolot wprost w jakąś dziwną wyspę. Co ty na to? No spsuło się troszkę, nawet patrz, chodź. Guziczek ci wypadł. Guziczek? To myślisz, że mi wypadł? No tak, bo masz marynarkę, nie ma guziczka na dole. O nie, ja się zapomniałem, no. Przebacz, bo jestem ohydny. Przepraszam, na kolejnym odcinku, że będę normalnie ubrany w mój strój lotnika. Właśnie to miało bardziej pasowało. Maciek, słuchaj, tyle lat minęło. No, włosy nie te, brudka siwa, no wszystko się zgadza. Ja nie wiem, o co ci chodzi, no. Wiesz, że po prostu teraz mnie ciśniesz, a ja mam kamerkę odpaloną. I teraz ciśniesz moją ja aparycję. Ja wiem, że ty masz kamerkę, ale moi widzowie nie widzieli ciebie. To teraz pójdę do ciebie zobaczyć, jak ty wyglądasz naprawdę. Właśnie, bo odcinki są zarówno u mnie, jak i u Madzi, więc możecie koniecznie padać. Dzisiaj będziemy mieli taki odcinek, dokładnie taki sam, prawdopodobnie na jednym kanale, na drugim. Oczywiście macie perspektywę, więc to jest duża różnica. Ale zobaczymy, jak będzie od pierwszego odcinka, jeszcze musimy się dogadać. Zobaczymy, być może będziemy mieli 2 osobne serie, być może nie, ale oczywiście wspólnie. Dobra, musimy się rozejrzeć ogólnie, bo nasz samolot się rozbił, ale musimy jakoś przetrwać. Wiecie, to jest Castaway. Musimy to jakoś przetrwać do cholery. Ale wiesz, my dobrze wpadli, patrz, bo tu pole pszenicy jest, zbieraj ziarno. No właśnie, ej, to jest dziwne, pierwszy raz widzę taką wyspę, gdzie jest pole pszenicy. No i to faktycznie może warto zebrać, ja to zbieram. Ja się nie będę przejmował tym, że tutaj jest. Dobra, ja sobie też pożyczę. Może to są to takie glony. Wiesz, to są czasami na tych, jak się nazywa? Trzcina? Nie, no glony też tutaj są. Czekaj, bo ja tutaj gdzieś widziałam pływały. Zaraz ja ci przyniosę. A nie, nie przynoś mi glonów to. No chciałeś glona! Dobra, idź po glona, niech będzie ci glon. Ja zobaczę dookoła, czy coś ciekawego jest. Czy jesteś nie umyt? A dobra, wiesz co, nie chcę wiedzieć. No toż wypadek przeżyliśmy, kiedy miałam się umyć. A, no tak, słuszna sprawa. Wypadek przeżyliśmy, więc czekaj, ja szukam czegoś pożytecznego w tym statku, ale chyba nic to ciekawego nie widzę na razie. W statku też chyba nic nie ma, więc mi się wydaje, że powinniśmy iść powoli w głąb wyspy. Co ty na to? Myślisz, że jesteśmy na to gotowi? Tak, ja popieram, tylko wiesz co, jak masz nasionka, to ponasadzę i trochę to na przyszłość może będzie. Jak? O, jeszcze z tej strony jest. Jak przekminiła, co ty gadasz? O, rzeczywiście, dobra, bo to się chyba ciągnie wzdłuż wyspy. O Jezus, dobra, będziemy mieć dosyć dużo tej. Słuchaj, ja jestem wiecznie głodna, ty nie zapominaj o tym, no, to ja tu dużo jedzenia będę potrzebowała. Dobra, lecimy na górę, chodź, zobaczymy, co tam jest ciekawego na górze. Tu jest w ogóle jedno takie niewinne drzewo, które mi się też powinniśmy zbić. Myślisz, że to jest premiera, że powinniśmy zbić drzewo ręką? Chyba tak. Dawaj, ty ten na dole, ja ten na górze. O, ty myślałem, że ja to powinien zrobić, bo wiesz, nie chciałbym, żeby damy bola dobrze, pięść. Proszę. O, ja stoję i pachnę, co prawda może po tym wypadku nie jest za bardzo, ale rób, ja popatrzę. Chciałem się myłaś w glonach, nie wiem, czy pachniesz, mam pewne wątpliwości co do tego. Dobra, mamy drzewo, jest okej. Okay. Co ty niszczysz te liście? Niech wypadnie sadzonka, zostaw to. No chciałam właśnie sadzonkę, to jej pomagam, tak. Ale ręcznie. To nie pomaga jej, bo to mniejsza szansa na wypadanie. Boże, już z babą mam problemy. Dobra, idziemy na górę, chodź, zobaczymy co jest. Wow, ej, tu widzę jakieś kolumny białe. Ja tu siadłem, bo widziałem wcześniej ten słup gravla, zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać. Myślałem, że coś ciekawego znajdziemy. Ale tam widzę dalej jakieś kozackie, proszę bardzo, słupy. Wow, witamy. O, jest książeczka. Może jakaś, ja myślałam, że ścieżka jakaś tu będzie. O, patrz, będziesz miał już koleżankę na starcie. Czaszunia. Co? Czemu koleżankę? I czemu ja? Czemu ja? Mam jakiś autyzm, że ty zawsze mówisz, że to ja, nie, oczywiście? Tak, bo powiedziałeś, że z babą źle, no to będziesz miał trupa, lepiej. O mój Boże, jeszcze nam się noc zaczyna, dobra. O, jest drugi. Co? Aha, jest drugi. Dobra, to zostawmy ich tu na razie, niech oni z tej siedzą. Ja sprawdzę książeczkę, która tutaj jest. Uwaga, czytam. Te ruiny będą dobrym miejscem na założenie prowizorycznej bazy. Zanim jednak zdobędziemy drewno, warto by było poszukać jakiegoś tymczasowego schronienia. Może jaskinia? Co ty na to? Szukamy jaskini? Może być jaskinia, tylko wiesz co, to byś zrobił crafting? A tam się chyba coś świeci. Zrób crafting i sobie chlebki zrobimy na noc, no kolację trzeba zjeść. O dobra, słuszna uwaga, czekaj. Co nam zrobić? Mamy... Aha, chlebki, chlebek. Dobra. To ja zrobiłem sobie chlebek. Ty masz zrobić swój chlebek? Ja mam zamiar, ale jest jakiś lak i nie mogę sobie się klepnąć. A ja mogę. Dobra, daj ci tam chlebek. Czekaj, to masz 2 chlebki. O, to masz i zrób więcej.
O, dobra, a ja sobie zjem te dwa chlebki, bo ja oczywiście głodna straszliwie. Mamy 6 chlebków, powinno wystarczyć na razie. Zostawmy ten crafting, to idźmy do tej jaskini. Zostaw. Bo tutaj jest jaskinia, którą widziałeś, bo się zaświeciło. O, masz książeczkę kolejną. O, jest, mamy kolejną książeczkę. A ja tam zajrzę. Dobra, to ty zajrz. Da się tam przejść? Da. O, dobra, a czekaj, coś napisane. Wejście wydaje się zadowolone, trzeba będzie się rozejrzeć, jak to odblokować. Może dynamit? Warto sprawdzić to wielkie drzewo, wygląda co najmniej podejrzanie. Jakie wielkie drzewo? Widziałeś jakie wielkie drzewo? Bo to. Jakie to? To? Nie? To nie jest wielkie drzewo? No nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, ale jak mówisz, że da się przejść, to nie będziemy potrzebowali tego rozwalać. Tam jest wielkie drzewo, to pa... O, tam! Co? Gdzie? A jest faktycznie, lol, ogromne! Ale dobra, ja sprawdźmy to potem. Na jest noc! Nie znam, ale dużo. Zaraz nas zabiją potwory, musimy wracać, kobieto, nie będziemy tutaj w ogóle... Ja jeszcze... O, w porę powiedziałam, że żadnego potwora nie słyszałam, a tu harłacze coś. Co harłacze? Ej, to może ja zrobię miecz? O, jest Zenuś! Co? Rób, ja sobie zostaw poklepię. Zostaw go! Co ty spisz, pisz przyjaciel! Powiesiłam go! A, jaki przyjaciel? Powiesiłam go na pajęczynie. Co? Czemu to robisz? Dobra, ty się baw z kolegą, ja pójdę zrobić miecz, To jest właśnie nasza seria. Madzia już od pierwszego odcinka znęca się nad różnymi innymi mieszkańcami tej wyspy. Ja z góry przepraszam za traktowanie, ale tak to mam bywa. Mam mięso! Jak tu pięknie, ja tu zostaję! Ej, co masz tam? Czekaj, wait, gościu! Zabiłeś tego gościa? Boże, biedny Zenosław. Mocno się badę. O. Co tam jest? O, a tam jest wow. Więcej, tam nie idziemy, ale tu idziemy, patrz jak pięknie. Gościu, ja tu jest taka przystań fajna, elegancko to wygląda. Oj, tam są jakieś tabliczki, dobra, zaraz zobaczymy, bo tam jest pewnie lista. A tu masz książeczkę, czytaj. Właśnie, to jest jeszcze książeczka, czekaj, to zobaczmy tą to książeczkę na czytać. Początek. Ale co tam jest w tym bocznym korytarzu, bo ja nie patrzyłem jeszcze. A ty nie umiesz czytać? Nie umiem, ty masz miecz, to możesz tam iść. Ej, tu jest koleżka znowu kolejny. Tam jest ich wylęgarnia, jakbyś chciał. Wylęgarnia Zenosławów, bardzo źle. A dla mnie mieczek zrobiłeś? No właśnie wciul nie, ale masz. W ogóle czemu śmierdzi? Siadłeś mięso brudne, śmierdzące? Tak. O, świetnie. Tam mamy, widzę, faktycznie wylęgarnię tych Zenosławów, ale na razie może zostawmy ją, zamiast spawner później. W sensie ten, grinder czy coś. Jakaś w ogóle no, rura tutaj być... kanalizacyjna. Ej, to jest dziwna, ta wyspa jest dziwna. Myślałem, że to jest bezludna wyspa. No widzisz, to wygląda jak rura kanalizacyjna, dziwne. A kto tam wiedzie, my się rozbiliśmy? No właśnie, nie wiadomo. Oj, tu druga książeczka jest. Będziemy pewnie z czasem sprawdzać, gdzie się rozbiliśmy. Teraz ja słyszałam coś strasznego. Co słyszałeś strasznego? A taki ryk, taki pewnie, huk. Tak? No, takie no. Huki są straszne. Dobra, czytam tą książeczkę. Oto tablica z zadaniami. Musimy w ogóle ustalić jakiś jeden wspólny głos narratora. Jaki on myślisz? Powinien być wysoki, gruby, czy raczej... Niski i seksowny. Oto tablica z zadaniami. Tuż za nią znajdują się wrota do skarbu. To jest seksowny? Chyba nie za bardzo, nie? Dobra, nieważne, nie komentuj, nie komentuj. Nie komentuj. Tuż za nią znajdują się wrota do skarbu, który będzie waszą nagrodą, gdy wykonacie wszystkie misje z listy. Z czasem pojawią się nowe listy, więc zmienicie baczności. A, czyli tu jest tablica zadań, jeżeli ją zrobimy, to możemy się przebić za ścianę. Tam będzie jakiś skarb, okej. Okay. Zbuduj schronienie z widokiem na ocean. Ja chcę willę. Jaką willę? Willę? No, z widokiem. No willę z widokiem na ocean, z kwarcu. Z kwarcu! I my będziemy tu szała zbudować, kobieto, nie z kwarcu żadne rzeczy. Co ty, o czym ty w ogóle mówisz? Z kwarcu by się zachciało. My tak tu mamy w ogóle... Jedyne co mamy to 12 desek, a ty mówisz o kwarcu. Ej, czy mamy jakieś sezonki? Nie mamy, nie? Nie wzięłaś więc żadnej sezonki? Dobra, fatalnie. No nie, bo mnie pogoniłeś. No dobra, a idź sobie, ja poczytam sama zadania. Stwórz farmę zboża, zbuduj farmę drzew, aby nie niszczyć lokalnej przyrody. O, widzisz, ekologia w Minecraftcie, no. Ekologia? Nice, dobra. Zniszcz spawner, nie pozwól, żeby szkodniki się rozmnażały. A widzisz, mówiłam, że trzeba zabić? Mówiłam? Co zabić? Co ty chcesz to zabijać? Nie mamy nawet czym tego zabić. Ta. Jak chcesz to zabić? Miecz mam. Oj, przepraszam. No, o, fajnie, dzięki za demonstrację, oberwałem po prostu w twarz. Dobra, ja czytam tą notatkę, bo jesteś po prostu jakaś normalna. Tu znajduje się miejsce na starożytne artefakty. Jeżeli je odnajdziecie, należy umieścić je w ramkach na ścianie. 1. Peleryna niewidka, okej. 2. Mosiężny kilof, 3. Topór drwala. Co ty na to? Fajnie. Gdzie ty jesteś? Co robisz? Kąpię się w wodospadzie, nie patrz się, naga jestem. Gdzie ty... co? Dobra, ja nie wiem, ja myślę, wydawało mi się, że tam nie powinniśmy wchodzić, bo to jest bardzo dużo jakichś ciągających wirów. Au, właśnie tak czuję, au. Gdzie ty popłynęłaś tam, zwariowałaś, syreno, weź wyłaź z tej wody. Ciągającego wiru. Już była, że idę do ciebie. Dobra, kurde, to nie wiem. Chyba powinniśmy właśnie to rozbić, to ja może się udam na górę, żeby zrobić kill-off. Chociaż to będzie trochę niezręczne, powiem ci, bo to ty będziesz miała miecz, a będę miał kill-off, dobra? Ustalimy to tak? No niech będzie, no. To czekaj, no ja przodem muszę, bo ja muszę ubić. No właśnie, ubij tego śmierdziucha, Zenosława. O, jak, nowy jest. Boże, jak ty szybko i mocno bijesz, jesteś naprawdę... O, ma łopatę, oddaj! O, ma potężną łopatę, jakąś kozacką. Fajnie by, jak mu wypadła, ale chyba nie wypadła, nie? Nie, mięso dał. Dobra, idź rozbijaj. Dobra, rozbijam tego suknicyna, uwaga, czy wyjdzie? No, rozpadaj się, co jest? Dobra, rozpadł się. O, jeszcze ekspa zgarnęłaś, złodziejko. Dobra, A to jest płytka, mogę stanąć? Możesz chyba, nie wiem.
A, nic się nie stało, dobra, okej. Okay. No to jest jakaś dziwna, podejrzana, zawalona rura. Być może kiedyś będziemy to rozkrywać. W ogóle, jeżeli macie jakieś propozycje, co możemy robić w tej serii, na przykład jeżeli zobaczycie jakąś ciekawą rzecz interesującą, chcielibyście, żebym to bardziej zgłębił czy coś, to piszcie zarówno u mnie w komentarzach, jak i u Madzi. Będziemy to oczywiście tak wszystko weryfikować i sprawdzać. Oczywiście, jak najbardziej. To co, zbijamy tych szkodników tutaj? No zbijamy, możesz się chyba zniszczyć, no bo to chyba to chodziło, nie? Żeby zepsuć spawn, no to zepsuliśmy. O. Wow, pierwsze zdanie, premiera! Jestem podekscytowany. Pięknie. Co tu jeszcze mamy? Zbuduj schronienie. To dzisiaj się chyba zajmiemy jakimś takim wstępnym schronieniem jeszcze. Mi się wydaje, że warto było jeszcze sprawić to drzewo, bo tam było napisane. I nie wiem, co ty na to? Myślisz, że powinniśmy zbijać te książki w momencie, kiedy je przeczytamy? Czy nie? Ja bym je zostawiała, wiesz, bo one ładnie wyglądają. Dobra, to je zostawimy. Najwyżej, jeżeli będzie jakieś takie miejsce, gdzie po prostu będziemy musieli wyczyścić, żeby na przykład sobie coś zbudować, to tam będziemy to właśnie robić. Dobra, to co? Tu będziemy robić tą siedzibę? Myślisz, że to jest dobre miejsce? Przed chwilą chciałeś iść na drzewo, teraz też siedzibę. Weź ty się zdecyduj. Kobieto, masz jakieś. Daj mi spokój. Ja chcę, staram się po prostu zorganizować nasze życie tutaj na tej bezludnej wyspie. Taka właśnie dobrze jesteś. Gdybyś ty była sama na tej wyspie, to wiesz, jakby to się skończyło? Twoją niechybną śmiercią. A jestem ja i dlatego właśnie sobie tak świetnie radzimy. Jestem super zorganizowanym gościem. Dobra, to rób siedzibę, idę na drzewo. Stamtąd wyszłam się, wywodzę to i tam wracam. Co? Z drzewa się wywodzisz? Co, ty jesteś calineczką jakąś? Nie, od małpy pochodzę. No dobra, faktycznie trochę widać czasem. Dobra, ja zbieram te słupy. Nie wiem, to są jakieś filary, które były chyba jakimiś ruinami. Chyba niszczę jakieś zabytkowe rzeczy. Myślisz, że to może być prawdziwe? To chyba jest prawdziwe, nie? Że niszczę. Nie, tam nikt nie widzi. No dobra, no to jak nikt nie widzi, ja się nie patrzę to wszystko. Czekaj, to drzewo będzie, bo ja to drzewo minęłam przez przypadek. A co ty tam wykombinowałeś? No nic, wracam na drzewo. Czekaj, idę zaraz rozkminić do ciebie, co tam kombinujesz, bo ja już wszystkie te płytki mam zbite w sumie. Myk, dobra, wszystko mi już, no jeszcze tam jeden pięć został. Parkour się skuteczny. A tu jesteś, to drzewo, okej. Okay. Czekaj, to weźmy, że się rozejrzyj. Myślisz, że tam na górze może być jakiś domek na drzewie, więc weź sprawdź. Tam, oglądałeś, może być. A oglądałeś go z każdej strony, czy nie? Nie. Tak, ja tylko z jednej strony wlazłam. Co ty go rozbijasz tam, gościu? Bo muszę tutaj przejść. To jest prastare, jakieś drzewo ogromne. No to jest. Co? No to. Gdzie? O tu. O to. Gniazdo? O, lol, gniazdo ptaka chyba, ale śmiesznie, rzeczywiście. Lol, nigdy nie pomyślałem, że będzie gniazdo ptaka na tym. Też nie pomyślałam. Przecież nie ma ptaków w Minecraft, to może te mroczne ptaki nocne. Jak nie ma? Jak nie ma ptaków? Wypraszam sobie, a papugi to co? A papugi są! Ej, no to może tu kiedyś przylecą papugi, ciekawe. Ej, a tu mam jakąś dom. O, gościu, patrz co znalazłem, chodź tu. O, dopiero na górę wylazłam, chciałam zobaczyć. A właśnie, poczekaj tam chwilę. Ej, to może tam zbudujemy domek na drzewie, może to będzie, a może to będzie kolejne zdanie, kto wie, bo te zdania mamy na się pojawiać z czasem, więc może na razie nie będziemy wyprzedzać historii, bo taki domek na drzewie tutaj byłby fajny, nie? Jakaś taka wartownia. Dobra, chodź tu, gościu, bo tu mamy To mamy już spadam. Jezus Maria, no to spadaj, ale spadaj do mnie, w sensie. Czyli nie, o Jezus, płamasy nogi jeszcze, dobra, jakoś sobie damy radę z tym. Patrz, co tu jest, widzisz to? Co ty na to? A jak tam wleziesz? No właśnie, patrz na to, bo ja wiem, jak to się robi, bo jestem mistrzem Minecrafterem, patrz! Wciągałem się! Ty wiesz, jak to wygląda! O kurde, widzę fatalnie. Dobra, nieważne, nie chcę wiedzieć. Wow, tu jest jakieś kozackie miejsce! LOL, dynamit tu jest! Jak ja mam tam wleźć? No, musisz... Już, lecę, no i witam w moim miejscu, proszę bardzo. Co tu jest? Dzień dobry. Patrz, to jest jakaś taka komórka ciekawa. O, tu jest jeszcze w ogóle jakaś... tu, nie wiem, tu powinna być jakaś książka, ale jej nie ma, więc może nie wiem. Nie mam pojęcia, ale tu jest jeszcze trochę... Trochę jest jeszcze TNT. O! Skrzynka. Pusta. Co jest? Jak ty to zrobiłaś? No, nacisnę guzika, o. Gościu, ty... Jak... Okej, no dobra. No nie wiesz, że ja muszę wszystko pomacać, właśnie, to zobaczę? Dobrze, ty wszystko macasz, to zobaczysz, bo inaczej byśmy tego nigdy nie odkryli. Ej, to może być też jakiś schowek. Nic to za bardzo nie ma ciekawego, ale być może możemy to traktować jako schowek. Ej, ja mam pomysł, co z tym zrobimy. Słuchaj, dynamit jest niebezpieczny. Mi się wydaje, że powinniśmy go na pewno zebrać, tak, ale na pewno... to zabierz. Schowamy go. A ja bym go w ogóle się tu chwilowo osiedliła, wiesz, jako taka wstępna nasza miejscówka. Myślisz? Bo tutaj dobra, jest bezpiecznie pod ziemią, nie? No bezpiecznie. Ja tam, schowałem dynamit, wiesz, co ty na to? Jeden dynamit wziąłem. Może wysadzimy nim to wejście od tej jaskini, żebyśmy nie musieli przechodzić. I ten. Można. A właśnie, a masz podpalarkę? No właśnie, nie mam podpalarki, kurczę. To jest gunpowder. Czy można podpalić? Zapalniczko albo czerwoną pochodnią. Do zapalniczki potrzeba... Patrz, tu był gravel. Wyglądał jakoś podejrzanie, więc go rozbiłem. O dobra, tutaj możemy zrobić te drzwi na spokojnie. I mieć mamy takie wejście, drugie wejście. Dobra, spoczko. Czerwona pochodnia, zapalniczka, ale do zapalniczki to żelazo potrzebne. U nas jeszcze żelaza nie ma. A żelazo. A czekaj, a mamy tutaj tą kupę gravela, to możemy zrobić flint. Ej, dobra, to jest podejrzane moim zdaniem. Jeżeli możemy zrobić flint, na pewno też możemy zrobić żelazo. Daj mi to. Nie dam ci czaszki, śnisz chyba. Daj mi. To jest moja czaszka, spieprzaj. To daj mi drugą. Nie dam ci, no to se weź. Nie mam tego drewna, ty masz drewno i zarządzasz. Masz.
O, dziękuję. No i zbi czaszkę, a ja mam pomysł, postawię, to będzie moja czaszka, więc... No tak, czegoś spodziewałem, dobra, nieważne. Ja chciałem postawić ją, patrz, żeby spoglądała na nas. To będzie nasza praprzodek. Kurde, źle ją postawiłem. Chodź tu dawaj z tym kilofem. Dawaj. Ja wiem, to będzie nasza wspólna prababcia. Tak, to będzie nasza wspólna prababcia. Dawaj ją, to on się nazywa Genovefa. Genovefa będzie spoglądać na naszą, zobacz. O, czekaj, to ja mam, ja zrobię. Co ty robisz? Aha, coś ją opisać. Wow, szlachetna z ciebie kobieta, Madziu. Tylko tą czaszkę zdejmij, bo tak trochę ohydnie wyglądasz, powiem ci, w tej czapce. Dobra, ty zajmujesz się flintem, ja zajmuję się żelazem. Nie komplementuj mnie tam. Ja zajmuję się... Jezus. Widzę, że wyglądasz momentami podobnie jak babcia. Weź, proszę cię, zdobyć flinta. Zbijaj tego gravla w nieskończoność, a ja pójdę rozejrzeć się jeszcze w tym wraku, bo to coś na pewno jest pożytecznego. Jest kwarc, więc coś z kwarcu będziemy w stanie zbudować. Ej, ja tam nie zauważyłem skrzynki w ogóle! Tam jest skrzynka była? Tam jest skrzynka z kitrana, gości, w środku, tylko trzeba coś tu O nie, wpadłem tutaj, dobra, nieważne, mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Myk? Tak, jest skitrana, gościu, zasłonięta była tymi. Co dali? Nie wiem. O! Gościu, spada! Ja ci to miałem zająć! Idź mam żelazo! Mam żelazo! Ty złodzieju! Ja miałem... A mamy nawet ten, mamy nawet trochę węgla w ogóle. Ej, wiesz co ci powiem ogólnie? Że ty miałaś zająć flintem, a w ogóle tego nie zrobiłaś. Robię właśnie, muszę sobie zrobić to, łopatę, bo nie zadbałeś o łopatę. A to trzeba mieć łopatę do flinta? Ja to rozbijałem, ręką też wypadało. Jesteś po prostu Dario. Leniwa, przyznaj się, jesteś po prostu leniwcem. Nie. Mam! Gituwa! Elegancko, ziomeczku! Mam flinta, dawaj ten iron, bo ja chcę zrobić tą zapalniczkę, bo mi ją ukradłaś, to była moja rola. Okej, uwaga, schowaj się, jesteś gotowa? No, podpala no. Mi, spieprzaj! Dobra, ja to się schowam za rogiem. I boom! O! O, ej, patrz, nawet całkiem, wszystko wypadło, super, myślałem, że będziemy musieli... Ile flintu, ile wszystkiego. O, jeszcze jakąś lampę nawet mam jedną, proszę bardzo, lampeczka, tylko nie będę jej stawiał, bo wiadomo, co się wydarzy wtedy. Albo nie, postawię ją, czekaj, żeby tu było oświetlone. O, właśnie. No i uczciwie. Ładnie będzie. Moim zdaniem uczciwie wejście, co ty na to, podoba ci się? Podoba, ładne jest. No i elegancko, dobra, to co jeszcze? Czekaj, ja mam trochę tego. Tu jest jeszcze takie małe drzewko, ja to małe drzewko rozbiję, bo mi się wydaje, że to małe drzewko to nam zapewni wreszcie te sezonki, przynajmniej mam taką nadzieję. Bo to przez to, że rozbijałeś sezonki, przyznaj się, to wszystko przez to. Ja rozbijałam. Rozbijałaś w początku. Macałam tylko. No, macałam. Kurde, nie wiem, czy z tego wypadnie, bo to są takie jakieś inne klocki, sztucznie postawione, to są takie bez... To nie są pniaki, to są gałęzie, bardzo źle. Ja nie wiem, gdzieś ty to rozbijał. No, jestem obok ciebie, kobieta. Aha, tamto było gdzieś przy plaży. Ale tamto drzewo. Ale nie ma, sprawdzałem tak tam. Tak, już jego... A jakbyśmy brzuskę, słuchaj, rozbili, też będzie sadzonka. Też ta brzuska... Ja nie wiem, ty masz jakieś owsiki, jak ci się poruszasz szybko, ja nawet nie wiem, jak ty tam dotarłaś, nawet nie wiem, gdzie ty jesteś znowu. A mówisz o brzuszce, ona przecież jest daleko stąd. Chodź tu mi pomóż rozbijać. Daleko? Tutaj masz pełno brzusków. Chodź mi tu pomóż rozbijać te, bo nie mamy innego wyboru, a musimy porozbijać, bo to nie wypada, coś czuję. O, mam! Masz sadzonkę? Mam. Elegancko. Ja też mam jedną. Aha, idyla, nie będę miał swoje drzewo. W ogóle nie jestem od ciebie uzależniony. Mam to gdzieś. Mogę nawet uciec stąd i na drugim końcu prawie założyć bazę, jak będziesz niegrzeczna. Więc sobie bądź grzeczna. Chcesz mi dodać kill off, a ja ci dam w zamian łuk i strzały? Mhm. Dobrze, dziękuję. Bo muszę jeszcze skończyć rozbijać te rzeczy i myślę, że za chwilę jakoś tylko... Mam! Wow, fantastycznie. Oczywiście taka jest twoja współpraca w drużynie właśnie. Musimy... A masz mączkę kosną? Nie masz, kurde, bo nie mieliśmy żadnych tych. Znowu się noc robi! Fatalnie! Musimy zbudować szybko tą kryjówkę i stąd spitalać, gościu. To zaraz tam sobie pójdziemy. Szkoda, że nie ma owiec, by się zrobiło te łóżka i by się przespało. No, nie ma. Chyba owce będziemy musieli znaleźć w kolejnych odcinkach, mam takie podejrzenia. No dobra, no to nie wiem. Teren wybierzemy. Teren mamy wyczyszczony. Co, możemy tu powoli jakąś szopę postawić, nie jakąś super wielką. Jakąś stawiaj. Taką, wiesz, ja tu coś stawiam, takie kwadratowe szopisko. Wiem, że to jest ohydne, nie oceniaj mnie, ale jakby... Nie patrz. No, nie patrz, bo ja staram się po prostu, żebyśmy przeżyli. To nie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby było ładnie i pięknie, chodzi o to, żebyśmy przetrwali wspólnie. Razem z Genovefem, prawda, babciu? Babcia się na nas patrzy z góry, a ty się tak zachowujesz ohydnie i strzelasz we mnie tymi, łukiem. Babcia jak na nas patrzy, to się w grobie przewraca. Dokładnie tak jest. Albo się cieszy, że o, wnuczęta jak się pięknie bawią. A nie no, z drugiej strony całkiem się radzimy, w sumie jesteśmy rozbitkami, więc wiesz, no nie jest tak najgorzej. Oto szopa, tyle mi starczyło drewna, nie masz więcej drewna? Tyle z grubsza mamy, oto jest nasza chata. Musimy chyba iść w takim razie się schować. No dobra, mi się wydaje, że to jest nasza dobra miejscowa na początek. Posadziłem kwiatek specjalnie dla ciebie. Co zebrałaś? O, dziękuję. Jakiś kwarc, słuchaj. Tu jeszcze postawię drugi kwiatek, proszę. Podoba ci się trzeci kwiatek. A ja tu dekora nam zrobię, o.
Wow. Żebyśmy o babci pamiętali, bo babcia taka samotna na dworze została. No właśnie, babcia na dworze została, a to jest jakaś drugi członek rodziny, to może być dziadek, to jest dziadek. Nie no, żeby jakoś rozróżnić, skoro to babcia, która no, dziadek. No bez sensu, bo dobra, tak patrzę, rację, on nie ma wąsów. Dobra. Nie, to jest po prostu idealna replika babci. Tak, to ustalmy, nie? No dobra, to nie wiem, to co, chyba będziemy kończyć. Całkiem sporo zrobiliśmy, odnaleźliśmy się na tej wyspie dosyć elegancko moim zdaniem, więc koniecznie śledźcie kanał mój oraz Madzi, bo odcinki, które będą się pojawiać co wtorek, tak Madziu? Tak ustaliliśmy? Tak, zawsze we wtorki o 15. Odcinki będą się pojawiać we wtorek, w związku z czym koniecznie musicie wpadać na nasze kanały we wtorek. Zobaczymy jeszcze o której godzinie, bo Madzia mówi, że tu o 15, ja teraz już jestem o 17, ale tam jeszcze się dogadamy. O tej porze to już po wieczorynce się śpi, no co ty? O 17 się śpi? Co ty gadasz? U mnie o 17 najlepiej oglądają. Dobra, bez dyskusji! Koniec odcinka! Zobaczymy się w kolejnym odcinku, już we wtorek przyszły, więc sprawdźcie oba kanały, zasubskrybujcie oba kanały, a tymczasem co? Masz coś jeszcze do powiedzenia? Chcesz coś rzucić ostrego, jakąś mocną puentę? Jakiś czołem? Albo jakieś specyficzne pożegnanie? Pa, pa! Pa, pa! Trzymajcie się!